Dobry wieczór. Moje nazwisko Waldemar Fornalik, bo pan zapomniał przedstawić. Powiem w ten sposób. Na pewno był to ciekawy mecz dla kibiców, bo sytuacje zmieniały się zarówno pod jedną, jak i pod drugą bramką. No byliśmy o tą jedną bramkę skuteczniejsi, bo mecz był wyrównany, Korona też miała swoje sytuacje. Znowu dobrze w bramce spisał się Putnocki, który miał swoje kapitalne interwencje, ale my oprócz tych bramek mieliśmy przynajmniej jedną albo dwie sytuacje, które mogły zakończyć się strzeleniem bramek. Także jest to drużyna, która się konsoliduje w dalszym ciągu, mówię o Ruchu Chorzów, i tym bardziej gratuluję im tego zwycięstwa, i to zwycięstwo jest dla nas bardzo takie cenne. Tak jak powiedziałem już tydzień temu, że każde punkty będą konsolidowały tą drużynę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo. Dokonane zmiany to właśnie może tym, że to był taki czynnikiem, który spowodował, że wyjęli się stąd 3 punkty? Myślę, że tak. Myślę, że te nasze zmiany wpłynęły na to, że byliśmy groźniejsi, bo w pewnym momencie Korona jak gdyby zepchnęła nas głęboko do defensywy. Przeżywaliśmy trudne chwile i trzeba było dokonać zmian, które pomogą tej drużynie. Myślę, dokonane zmiany, te dwie, dokonały tego. Myślę, że oglądaliśmy dobre spotkanie. Oczywiście dla nas było najważniejsze, jakby punkty zostały jeszcze w Kielcach. Natomiast patrząc na mecz, był szybki, dynamiczny, dużo się działo. Mieliśmy swoje sytuacje. Po pierwszej bramce mieliśmy taki przestój, gdzie nie powinno nam się to przytrafić. A drugą rzeczą jest, że były momenty, gdzie bardzo dobrze wychodził Michał Przybyła na wolną przestrzeń. Myślę, że abyśmy to wykorzystali, to był ten moment taki newralgiczny w pierwszej połowie, abyśmy to wykorzystali, to ten mecz by wyglądał zdecydowanie inaczej. W drugiej połowie po stracie bramek dążyliśmy do wyrównania, mieliśmy swoje sytuacje, walczyliśmy do końca. Nie udało się, natomiast musimy w kolejnych meczach nadrobić tą dzisiejszą stratę. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Witam. Ja myślę, że najbardziej kontrowersyjną sytuacją jest sytuacja bodajże z 44 minucie, gdzie Michał Przybyła dochodzi na czwartym metrze do głowy. Zostaje popchnięty przez zawodnika z Chorzowa i sędzia kończy mecz. No, to zmienia całkowicie obraz meczu. Pozostałe te sytuacje, ale tak jak mówię, my się koncentrujemy na sobie. To jak gdyby zostawiam kolegiom sędziów i ocenię. Natomiast tak jak pan powiedział, są to takie trzy bardzo kontrowersyjne sytuacje. A nie to szkodzane, bo zespół zaczął grać w pewnych momentach. Nawet przy stanie 1-1, nie wiem, za szybko gdzieś próbowali kilka, żeby być w ramkę, gdzieś tą przestrzeń, a wiele takich błędów, czego nie było w Lublinie, a dzisiaj niestety się przytrafiło. Chcieliśmy jak najszybciej. Ci chłopcy są ambitni. Chcemy, dzisiaj dopisała publika, dopisał doping, więc to jest jak gdyby dodatkowa adrenalina i niekiedy ta cierpliwość nie idzie w parze z jakością i chcieliśmy jak najszybciej straty nadrobić. Szkoda, nie udało się, ale ja mówię, dla nas też jest ważne, nie chodzi o negatywy, pamiętajmy co mówimy cały czas, że my dopiero budujemy ten zespół, ale było bardzo dużo pozytywów i na tym chciałem jak gdyby się tu też skoncentrować. No szkoda, na pewno szkoda, szczególnie myślę, że jakbyśmy zdobyli bramkę na 2-2, to wcale nie wykluczone, że obraz całego meczu całkowicie by się zmienił. Tak, to był jeden z tych zawodników, który dodał nam nie tylko jakości, ale i szybkości na skrzydłach. I tego, czego jak gdyby nam w niektórych fragmentach brakowało. Czy są jeszcze pytania? Oczywiście, to nie jest tak. Tak jak mówię, to jakbyśmy popatrzyli na ten mecz, naprawdę były bardzo dobre fragmenty. Ja myślę, że my i tak cały czas robimy progres. Dzisiaj trafiliśmy też, pamiętajmy, na dobry zespół, poukładany zespół, który wiedział po co przyjeżdża, jak ma grać. Był schowany za podwójną gardą i szczególnie ta druga bramka z kontry, gdzie wydawało się, że to my mamy inicjatywę. No, tak grają też zespoły, które już w naszej ekstraklasie grają lata i liczyliśmy się z tym, natomiast no, my tu jak gdyby składamy deklarację, że będziemy walczyć o te punkty i chcemy je realizować. Nie gramy komutatorsko, nie gramy z tyłu, tylko gramy to, co obiecywaliśmy.